Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Złożyli już w Sejmie stosowne dokumenty. Czy jest szansa na ostateczne wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej? No chyba jednak nie w tej kadencji. MON woli rozliczać przeciwników i powołuje komisję, która zajmie się polityczną zemstą na poprzednikach ze Zjednoczonej Prawicy. Coraz szersze kręgi zatacza historia woreczka z białym proszkiem, którą na sali plenarnej wyjął z marynarki podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. To jest wieczorne podsumowanie dnia. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Telewizja w Polsce.pl. Marcin Wikło, zapraszam. Adam Bodnar do dymisji, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości i składają do laski marszałkowskiej wniosek o przegłosowanie wotum zaufania dla ministra sprawiedliwości. Rozejrzyjmy się po najbliższej okolicy. Pretekstów naprawdę nie brakuje, prawda? Przecież państwo chyba widzą tą samą rzeczywistość, którą my wszyscy widzimy. Sebastian Kaleta, Marcin Warchoł, byli ministrowie sprawiedliwości oraz Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w Sejmie na briefingu tak podsumowywali ten wniosek o odwołanie Adama Bodnara. Ten cały system, który próbuje wprowadzić koalicja 13 grudnia, rujnuje praworządność w Rzeczypospolitej Polskiej. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar, bo jest ministrem sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar publicznie przyznał, że nie ma podstawy prawnej dla swoich działań. Tej podstawy prawnej dopiero szuka. I szukając tej podstawy prawnej, złamał rażąco szereg ustaw i konstytucję. Adam Bodnar rozściela czerwony dywan przed panią Jurową. Mówi, że Polska wstępuje do prokuratury europejskiej. W jakiej sytuacji on stawia nasz kraj? Postawił nasz kraj w roli petenta wobec Unii Europejskiej, że wszystko, co w Unii, znaczy lepsze. Adam Bodnar do dymisji, tak mówią ci politycy, a z Marcinem Warchołem, jednym z uczestników tej konferencji, porozmawiamy już za kilka minut w telewizji w Polsce.pl. A przy Adamie Bodnarze jeszcze zostajemy, no bo to jest taki temat, którego porzucić pochopnie nie można. Z wizytą w Warszawie był dzisiaj komisarz do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders. To wydarzenie odnotował portal w polityce.pl, a szczególnie internauci, którzy byli łaskawi opisać, co tam się wydarzyło. No i popatrzmy, szanowni państwo. Jako minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wręczył Didier Reyndersowi zdjęcia Warszawy zniszczonej przez Niemców. A wiecie, co przed chwilą jako minister sprawiedliwości zrobił Adam Bodnar? Wręczył Reyndersowi zdjęcie współczesnej Warszawy, dziękując za jej odbudowanie. Mentalność sługusa. Tak to spotkanie komentują internauci i nie ma się co dziwić. Rzeczywiście Adam Bodnar, który mówi, że to, co w Unii Europejskiej jest dobre, to jest dobre, a to, co w Polsce jest niedobre, to jest niedobre. I dokładnie taki podział u pana ministra występuje. Również o Adamie Bodnarze mówiła dziś w telewizji w Polsce.pl prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Do długiej listy jego grzechów należy dopisać absolutne ignorowanie prawa, choćby aktu łaski prezydenta wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Posłuchajmy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie mówi o łaskawie, mówi o tym, że prezydent stosuje prawo łaski. Prawo łaski królewskie, szerokie, prezydent zastosował i w związku z powyższym wszelkie działania, które są inne aniżeli te, które wynikają z decyzji prezydenta, są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Najważniejsze fragmenty tej rozmowy telewizji w Polsce.pl, którą przeprowadzili Wojciech Biedroń i Jacek Karnowski, pokażemy państwu jeszcze dziś wieczorem podczas wieczornego podsumowania dnia, tuż przed programem Polityka na deser. No ale teraz zostajemy w nastroju nieco poważniejszym. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, pierwsi więźniowie polityczni Donalda Tuska, wciąż czekają na ludzki odruch prokuratora generalnego, który może zwolnić ich z więzienia na czas rozpatrywania wszczętej przez prezydenta procedury ułaskawieniowej. Może, ale najwidoczniej nie chce, woli zwlekać pod pretekstem analizowania dokumentów. Mówił niedawno, że takich spraw nie można zrobić pochopnie. Żona Macieja Wąsika, Roma Wąsik, ma w związku z tym panu ministrowi kilka słów do powiedzenia. Nasi mężowie kontynuują protest głodowy. Protest głodowy jest sprzeciwem wobec wyroku, jaki zapadł wobec procesu, wobec sytuacji, że w ogóle muszą znajdować się w więzieniu. Szanowni państwo, zostawienie naszych mężów w więzieniu i nie przekazanie akt panu prezydentowi należy traktować jako represje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest to tak naprawdę zemsta polityczna, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
To są wzruszające apele żon obu polityków, to są wzruszające apele ich przyjaciół, środowisk kombatanckich, opozycjonistów z czasów PRL. Myślicie państwo, że Adam Bodnar w końcu się ugnie i pozwoli panom zachować zdrowie, bo niewątpliwie tracą je oni, głodując w więzieniach w Radomiu i pod Ostrołęką? Tutaj odpowiedź przyjdzie sama, oby szybko. Codziennie wieczorem przed więzieniami w Radomiu i przytułach starych obok Ostrołęki, gdzie są bezprawnie przetrzymywani Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, odbywają się manifestacje solidarności z pierwszymi więźniami politycznymi Donalda Tuska. W wieczornym podsumowaniu Dnia Telewizji w Polsce.pl przeniesiemy się w jedno z tych miejsc. Porozmawiamy także ze Stanisławem Żarynem, byłym zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych, bliskim współpracownikiem ministrów Wąsika i Kamińskiego. To jest ciągle dla nas temat numer jeden. Piszemy o tym w tygodniku sieci. Zachęcam do sięgnięcia do tego periodyku. Tutaj wyjaśniamy, jak dętą sprawą są te zarzuty, na podstawie których panowie ministrowie zostali uwięzieni. No i przede wszystkim sprawa najważniejsza, czyli to zignorowanie prezydenckiego aktu łaski. Zmieniamy teraz temat. Kwestia przyczyn katastrofy smoleńskiej po blisko 14 latach wciąż nie jest ostatecznie wyjaśniona. Tymczasem wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłasza powołanie specjalnej komisji do spraw, uwaga, zbadania prac podkomisji smoleńskiej, która właśnie została rozwiązana. Nie przysłyszeliście państwo, komisja nie będzie badała przyczyn tragedii, będzie rozliczała poprzedników. Ten dzień to jest też koniec kłamstw w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Przed państwem zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, podkomisji kierowanej przez pana ministra Antoniego Macierewicza. Będziemy oceniać działania podkomisji, ale nie będziemy oceniać i badać przyczyn katastrofy. To zostało dokonane we wcześniejszych latach przez komisję pana Millera, pana ministra Millera. Nie przeczę, być może fachowcy, których dzisiaj panowie ministrowie przedstawili, rzeczywiście są wybitni w swojej dziedzinie. A jakże? No ale jakie to ma znaczenie? Przecież tak naprawdę najczęściej powtarzanym dzisiaj na tej konferencji nazwiskiem było Antoni Macierewicz. Oto jest polityczny cel działania tej komisji i co do tego wątpliwości mieć nie powinniśmy. No i jeszcze jedno, można się tylko uśmiechnąć, chociaż tak zgryźliwie, i to będzie taki kwaśny uśmiech, jeśli zwiastunem końca rzekomego kłamstwa w sprawie tragedii smoleńskiej ma być powrót do ustaleń komisji Jerzego Millera. A nie lepiej od razu sięgnąć po raport Anodiny. W końcu to dokument oryginalny został stworzony w Moskwie, a to, co powstało w Warszawie, no to dosyć wiernie, ale jednak zostało odtworzone. To kopia. Sięgajcie, mili państwo, do oryginału. Posiedzenie Sejmu zakończyło się wczoraj. Dzisiaj obradowała tylko, uwaga, to się nazywa Komisja Śledcza do spraw przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w formie głosowania korespondencyjnego. Jedna z wielu komisji, można się zgubić, no ale ta rzeczywiście obraduje. Jarosław Gowin był pierwszym świadkiem. To miała być bomba, to miała być petarda, która wtrąci do więzienia po kolei wszystkich funkcjonariuszy Zjednoczonej Prawicy. No ale jakoś wyszedł z tego kapiszon i to taki chyba poważnie zamoczony. A dzisiaj przesłuchiwani byli poseł Porozumienia Jarosława Gowina Michał Wypij i poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Oto fragment. Proszę zwrócić uwagę na dociekliwy umysł i taki naprawdę sherlockowski ton przewodniczącego komisji posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego. Czy to pana jest mail? sobon@gmail.com? Czy to jest pana mail? Myślę, że ktokolwiek nas słucha, nie ma żadnej wątpliwości, że odpowiedziałem już na to pytanie. Ja panu zadałem konkretne pytanie. Czy to jest pana mail? sobon@gmail.com? Panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę. Odpowiedziałem na to pytanie w swobodnej części swojej wypowiedzi. Znaczy ja odnoszę wrażenie, że w ogóle pan nie słucha moich pytań, tylko pan ma zapisaną jedną odpowiedź. Na każde moje pytanie odpowiada pan tak samo, ale będę kontynuował. Podzielamy to wzajemne przekonanie o niesłuchaniu się. No właśnie, można się nieco zżymać, że te przesłuchania tak wyglądają, ale od kiedy posłowie koalicji 13 grudnia utrącili tych świadków zaproponowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to było jasne, że to poważna komisja nie będzie, bo przecież założeniem jest zbadanie, dlaczego wydano tak dużo pieniędzy, czyli dlaczego te wybory się nie odbyły. Może państwo już nie pamiętają, co działo się w 2020 roku, ale i komu tak naprawdę zależało na tym, żeby te wybory się nie odbyły, a kto do nich dążył. Usłyszeliśmy wówczas o zabójczych kopertach, o tym, że tych wyborów nie da się przeprowadzić. No a przecież chodziło o to, aby wymienić kandydata szorującej go po dnie Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Przypominam, to była wówczas prawdziwa prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska. No ale politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy
ze swoją większością w Sejmie, mają większość także w tej komisji, nie zgodzili się, aby przesłuchać na przykład Małgorzatę Kidawa-Błońską albo Rafała Trzaskowskiego, który ją w tym prezydenckim wyścigu zastąpił. Oni naprawdę wiedzą, dlaczego te wybory się nie odbyły. No ale raczej ich nie wysłuchamy. I jeszcze jeden temat w wieczornym podsumowaniu dnia. To posiedzenie przyniosło jeszcze jeden incydent, no może tak to nazwijmy, chociaż już słyszę o woreczek Gate. Wciąż sporo mówi się o torebeczce z białym proszkiem, którą na sali plenarnej wyjął z marynarki podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. W porannym programie w Polsce.pl Tadeusz Płużański zapytał o to Pawła Kukiza. Od zawsze, od właściwie poprzedniej, od pierwszej kadencji mojej, czy kadencji w Sejmie od aktywnej polityki, zwracałem uwagę na to, że w Sejmie powinny być wprowadzone alkomaty i testery do sprawdzania ewentualnej obecności środków odurzających w organizmie polityków. Oni tworzą prawo, to są rzeczy bardzo ważne, to są sprawy bardzo ważne, które decydują o losach państwa. Minister, były minister, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z trybuny sejmowej mówił Bartłomieju Sienkiewiczu, podpułkowniku, zbadaj się, pokaż nam, jaki jest twój stan zdrowia, piastujesz w końcu bardzo ważną funkcję. No i w ten sposób przechodzimy do tego tematu, który nie milknie, a skoro on nie milknie, to i my nie możemy o nim nie rozmawiać. Między innymi o tym właśnie, o tym woreczek Gate, czy też no, sytuacji, która zaistniała w Sejmie. Państwo to widzieli przed chwilą, będziemy rozmawiali z posłem Kukiz 15 Markiem Jakubiakiem. To jest wieczorne podsumowanie dnia w Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl. Marcin Wikło, zostańcie państwo z nami. Marcin Wikło, witam po przerwie. To jest wieczorne podsumowanie dnia w Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl. Czas na rozmowę polityczną. Jest w studiu telewizji w Polsce.pl Marcin Warchoł, były wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie. Kłaniam się, witam państwa. Panie ministrze. Panie ministrze, dziś rano informacja, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania Adama Bodnara razem z przewodniczącym Błaszczakiem i z panem ministrem Kaletą. Byliście na konferencji prasowej. Proponuję, żebyśmy na początek posłuchali słów przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli właśnie posła Mariusza Błaszczaka. Ten cały system, który próbuje wprowadzić koalicja 13 grudnia, rujnuje praworządność w Rzeczypospolitej Polskiej. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar, bo jest ministrem sprawiedliwości. To Adam Bodnar jest właśnie tym, który powinien dbać o praworządność w Rzeczypospolitej Polskiej. Ze swoich obowiązków się nie wywiązuje. Panie ministrze, słowo czy imię, nazwisko Adam Bodnar podczas tej waszej, no w sumie krótkiej konferencji padło tyle razy, Adam Bodnar to, Adam Bodnar tamto, to rzeczywiście tyle się nazbierało, że trzeba go odwołać i to natychmiast? Tak, niestety liczba przewinień jest gigantyczna, to jest 10 punktów. Rozpoczęło się od listu do sędziów, żeby nie stosowali prawa polskiego, ale stosowali decyzje politycznych trybunałów ET, CUE i drugiego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Później było tylko gorzej. No właśnie, bo wtedy wydawało nam się, że to jest jakieś poważne naruszenie, a to dopiero lawina ruszyła, prawda? Absolutnie. Pierwszy dekret Bodnara, tak zwany, to dyktowanie sędziom, jak mają orzekać i którzy sędziowie mają orzekać. Żeby jedni drugich nie uznawali, tak naprawdę. Otóż to. Więc zacierają ręce tylko przestępcy, tak naprawdę. Zwykli ludzie się boją, bo ich sprawy są zagrożone tym, że będą za chwileczkę te śledztwa utkną w martwym punkcie, a to groźba jest poważna. I tu przechodzę do kolejnego przewinienia. Odwołanie z delegacji 144 prokuratorów prowadzących najpoważniejsze przestępstwa z zakresu handlu ludźmi, cyberprzestępczości, darknetu, getback. To są afery, które rzeczywiście w tej chwili utkną w martwym punkcie, ponieważ nie będzie miał ich kto prowadzić. No właśnie, panie, bo powiedzmy, że to brzmi tak niewinnie, odwołanie z delegacji, ale to chodzi po prostu o zabranie tym ludziom, którzy się w tym specjalizowali i wdrożyli w te sprawy tych śledztw. Absolutnie. Sprawy międzynarodowe z wątkami bardzo skomplikowanymi, dotyczącymi szkód na gigantyczną kwotę, na gigantyczne kwoty,
z setkami pokrzywdzonych. No, afera Getbeck, nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to były szkody gigantyczne. Natomiast lekką ręką Adam Bodnar odwołuje tych prokuratorów z delegacji. Tak naprawdę cierpi zwykły człowiek na tym. Ale dodatkowo jeszcze to, o czym mówiliśmy, zamach na prokuraturę. To przecież nie do pomyślenia jest, żeby, tak jak media to wskazywały, minister sprawiedliwości chodził do prokuratora krajowego, szantażował go pseudoopiniami politycznych działaczy pisanych na zamówienie polityczne i w końcu upubliczniał tę opinię i próbował odwołać go ze stanowiska po południu, gdy jeszcze rano uznawał tego samego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, ale tylko po to, żeby wprowadzić swojego człowieka, prokuratora Bilewicza. Panie Szef, a na czym to polega? Czy jak pan myśli, dlaczego akurat w tym momencie ta sprawa Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego, wyniknęła? No bo tak jak pan mówi, do tej pory był uznawany, współpracował z prokuratorem generalnym, nawet w tym ostatnim czasie Adamem Bodnarem. Co, przyszedł czas na to? Czy trzeba było przykryć coś z przeszłości, coś takiego, podbić tą piłeczkę jeszcze wyżej, jeszcze bardziej nas, że tak powiem, oszołomić w całej tym wariactwie, który się dzieje? Pamiętajmy, że prokuratura wszczęła kluczowe z punktu widzenia przewinień tej władzy śledztwa. Aferę wiatrakową chce rozliczyć. Druga sprawa, zamach na media. Tak samo. I wreszcie sprawie afery kopertowej został skierowany akt oskarżenia. Trzy duże sprawy. Doszło do przeszukań. Między innymi u notariusz, która miała być związana. Miała potwierdzić te akty likwidujące telewizję. Tak? Czy jakby wprowadzające tam nowy zarząd. Tak, tak jest. Oprócz tego media informują, że doszło do przeszukań w Ministerstwie Kultury związanych chociażby z księgą wejść i wyjść, monitoring i wiele innych faktów. Prokuratura próbuje ustalić związanych z tym, co się stało, a że doszło do bezprawia, to potwierdził sąd rejestrowy w Warszawie, że zamach na media był bezprawny i ustanowienie tam uzurpatora, przebierańca, pana Syguta było absolutnie z pogwałceniem wszelkich zasad prawnych. Dokładnie tak samo było z Polskim Radiem. Tak, pan Paweł Majcher, który został tam wprowadzony jako prezes Polskiego Radia zamiast prawowitej pani Agnieszki Kamińskiej, no też został zrobiony z pogwałceniem, zostało to zrobione z pogwałceniem prawa. Absolutnie. I kary za to grożące są bardzo duże. Te przestępstwa się tak szybko nie przedawniają. Wszystkie śledztwa w tej chwili w tej sprawie są prowadzone i tego się boją. Boją się tego, żeby ich łajdactwa i te świństwa, które do tej pory zrobili, nie ujrzały światła dziennego. A pan myśli, że ludzie w Polsce mają świadomość, że takie rzeczy się dzieją? No bo nieprzypadkowo jakby pierwszym elementem domknięcia tego systemu był skok na media, na dużą telewizję. Są takie media jak telewizja w Polsce.pl i dobrze, że tutaj jeszcze możemy o tym otwarcie rozmawiać, ale brakuje takiej naprawdę dużej ogólnopolskiej anteny. Brakuje. Niestety. Wielka chwała państwu i dziękuję, że państwo jesteście głosem wolnych Polaków. Tak naprawdę tydzień temu w czwartek brałem udział w Marszu Wolnych Polaków, gdzie ludzie z całej Polski właśnie byli wdzięczni tym ostatnim mediom, które pozostały, mówiąc jasno, że Tuskowi chodzi o domknięcie systemu. Tak naprawdę o to mu chodzi, żeby nikt się nie dowiedział, w co ta władza nas pakuje, a że czekają nas jeszcze gorsze rzeczy, no to chociażby decyzja w sprawie migrantów. Już zgodził się na falę migrantów i jeszcze ta tak zwane kwoty wyrównawcze mają doprowadzić do tego, że będą tutaj migranci przychodzić nielegalni w większej liczbie niż na przykład w Niemczech czy we Francji. To ciekawa sprawa, bo o tym już widzowie Telewizji Polskiej nie zdążyli się dowiedzieć. O aferze wiatrakowej jeszcze się dowiedzieli, a później pacyfikacja gmachu Telewizji Polskiej, przerwanie nadawania, absolutnie bezprawne wprowadzenie tego uzurpatorskiego zarządu, i o tym już nie mówiliśmy. No teraz jest odsłona chyba najbardziej szokująca, no bo dwóch pana kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości siedzi w więzieniu, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Dwóch więźniów politycznych, bezprawnie tam przetrzymywanych, w sytuacji, gdy mieliśmy do czynienia z aktem łaski skutecznym, prawomocnym. Absolutnie sytuacja skandaliczna w Europie, na świecie. Dlatego też minister Bodnar, to jest kolejna jego, niestety, na długiej liście przewinień sprawa obciążająca jego konto, nie zrobił nic, będąc wcześniej rzecznikiem praw obywatelskich, żeby uwolnić, a ma narzędzia, żeby uwolnić ich od tej kary niesprawiedliwej, niesłusznej, a co więcej, wysłał żądanie dyscyplinarek dla sędziów Sądu Najwyższego, którzy uchylili bezprawne wygaszenie im mandatu podjęte przez marszałka Hołownię. Pan wspomniał, że to jest były rzecznik praw obywatelskich. Jak można
można być tak wewnętrznie sprzecznym człowiekiem, żeby kiedyś jakby bronić ludzi właśnie w takich sytuacjach, a teraz no, być zupełnie nieczułym. Ja nie mówię, że czułość to jest cecha wymagana w polityce, no ale jakiejś wrażliwości byśmy oczekiwali. Panie redaktorze, szanowni państwo, te hipokryzje obserwujemy na każdym kroku. Przypomnę, w 2016 roku pisał do ministra kultury w sprawie mediów zupełnie co innego niż w tej chwili prezentuje. W sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, przypomnę, ta uchwała Sejmu, która miała pacyfikację mediów usprawiedliwiać, powoływała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wtedy Adam Bodnar zupełnie co innego mówił niż dziś. Dziś to wszystko usprawiedliwia, wtedy zupełnie co innego. Druga sprawa, to że rano jeszcze prokuratora Bilewicza wprowadził, uznając właśnie prokuratora Barskiego jako prokuratora krajowego, bo do tego był mu potrzebny, a po południu go zakwestionował. Na każdym kroku sam sobie zaprzecza. Stał się tak naprawdę niestety no, kelnerem Donalda Tuska i położył całą swoją karierę naukową. Znam go z działalności naukowej, jako zresztą byłego rzecznika praw obywatelskich i tak naprawdę nie wiem, po co mu jest to potrzebne, bo Adam Bodnar bierze to na siebie. Bardzo grube sprawy i duże paragrafy. Panie ministrze, ale no, polityka jest uwodzicielska, można powiedzieć. No czyżby aż tak dał się uwieść temu klimatowi? Ja 2 lata temu spotkałem Adama Bodnara na kampusie Rafała Trzaskowskiego. On bardzo dobrze pływał w tym takim około politycznym sosie, no ale tutaj to już jest twarda polityka. Tutaj są decyzje, które on musi brać na klatę i firmować swoją twarzą. I Donald Tusk ucieknie do Europy, tak jak to już raz zrobił, i zostawi go z tym całym problemem. Po nocy nadchodzi dzień, polityka szybko się toczy i nigdy żadna władza nie jest wieczna. I on sam z tym zostanie. A przypomnę, że to my złożyliśmy w zeszłym tygodniu, zresztą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zamachu stanu, artykuł 127, paragraf 1 kodeksu karnego, gdzie kara to jest dożywotnie pozbawienie wolności od lat 10, ponieważ ktoś, kto dokonuje zamachu na ustrój demokratyczny przemocą, a mamy przemoc, choćby groźby wobec prokuratora krajowego są taką przemocą, zmiana ustroju, gdzie rządzą ustawy i konstytucja na jednoosobową wolę jednostki, to jest właśnie ten zamach. I te sprawy z nim zostaną, to się nie przedawni. Na całe życie z nim to zostanie. Ministrem się bywa, ale człowiekiem się jest. I naprawdę nie wiem, po co mu jest to potrzebne. Może powie nam z trybuny sejmowej, gdy będziemy debatować nad wotum. Panie ministrze, to jeszcze zapytam o to jego otoczenie. To już obiecuję ostatnie pytanie o Adama Bodnara. No bo on otoczył się tak, po części politykami. Tak, myślę tutaj pan Arkadiusz Myrcha i Krzysztof Śmiszek to są politycy, ale jest pani Dibuła. Szefem jego gabinetu jest pan Krzysztof Dobies, czyli wieloletni bard, no prawie przez 2 dekady. Pracujący w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To jest takie środowisko, które do siebie pasuje? Coś nam powinno powiedzieć o tym, jaka ta polityka będzie? Tak, no tutaj jeszcze dodatkowo dodałbym adwokatów czynnych, którzy popadają w konflikt interesów. To są wszystko bardzo aktywni politycznie adwokaci, sędziowie, prawda? Zdecydowanie, więc to rzeczywiście jest środowisko, które od samego początku aktywnie brało udział w różnego rodzaju demonstracjach przeciwko polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Natomiast w przypadku akurat pana mecenasa, który tutaj doradza w tej chwili ministrowi Bodnarowi. Ja się mocno dziwię, dlaczego prokurator generalny, który ma ścigać przestępców, otacza się ludźmi, którzy ich bronią. A obowiązkiem adwokata jest bronić bez względu na to, czy wie o winie swojego klienta, czy nie. Dlatego i dodatkowo jeszcze tego typu decyzje, jak na przykład właśnie żądanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów niepokornych, czy odwoływanie prokuratorów z niektórych śledztw, te sprawy się z sobą łączą. Jeżeli śledztwo jest skręcane, czy prokurator jest odwoływany, to oczywiście komu to służy? Służy to oskarżonemu, jego obrońcy. Więc to środowisko wiele nam mówi wokół tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje i będzie dziać. Możemy przewidywać, że będą no, niestety jeszcze gorsze naruszenia prawa, mimo że tego się już sporo nazbierało. Panie ministrze, to wróćmy jeszcze na chwileczkę do tematu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak przebiegło to posiedzenie Sejmu znów bez więźniów politycznych Donalda Tuska? Tam na ich miejscach są te, jest taki karton, tak, z hasłem mówiącym o więźniach politycznych.
Podejrzanych ich nie ma. Jeszcze się o tym rozmawia wśród posłów, o ich sytuacji? Tak, to jeśli chodzi o marszałka Hołownię w tym wypadku, też dziwię się mu, że bierze na siebie procedowanie w niepełnym składzie. Przypomnijmy, skład sądu, który jest niepełny, ryzykuje tym, że w jakikolwiek wyrok, który wyda... Może być podważony. Oczywiście, tak? Jest wyrokiem nieważnym. I tymczasem marszałek Hołownia lekką ręką zwołuje posiedzenie Sejmu bez pełnego składu, bez kluczowych posłów. Dlatego no, tak to wyglądało, że decyzje podejmowane w tym trybie mogą być decyzjami, które będą w przyszłości unieważniane. A to nie są jakieś ważkie decyzje, to były poważne rzeczy, prawda, na tym posiedzeniu. Zdecydowanie, mówimy przecież o budżecie. O budżecie, tak. Mówimy o budżecie, dlatego jedno złamanie prawa pociąga za sobą drugie, swawolne. Poczucie bezkarności nieprawdopodobne i taka dezynwoltura, z którą kolejne sprawy są rozstrzygane, a z drugiej strony brak jakichkolwiek obietnic, kwoty wolnej od podatku nie ma, 0% kredyt mieszkaniowy miał być, nie ma, wykończyli nasz 2% kredyt mieszkaniowy, mimo że cieszył się wielkim zainteresowaniem, 2 stycznia ostatnie wnioski można było składać, taniej to już było, tak jak to powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, więc nie ma chleba, są igrzyska. A to gdzie to szaleństwo brutalne, ma swój koniec? Czy ma swój koniec, czy to będzie taka gonitwa i przykrywanie no, jednego wydarzenia drugim jeszcze bardziej oburzającym? Strach po prostu, no. pełzający zamach stanu, ale i pachnie stanem, wojennym. Pachnie stanem wojennym, jak to określono w grupie wejście, w grupie zresztą prawników, którzy stali za zamachem na media. I skoro nawet twórcy tego bezprawia określają to jako zamach stanu, jako stan wojenny, więc no. Dokąd to zmierza? Zmierza na pewno do chaosu, do anarchii, destabilizacji. Washington Post napisał wczoraj, że służy to Władimirowi Putinowi. Destabilizacja Polski, chaos i anarchia, w jakiej Polska się pogrąża, służy Putinowi. No, najsilniejszy kraj będący tuż przy walczącej Ukrainie, no to tylko rzeczywiście na Kremlu można się uśmiechać. Panie, jeszcze mamy 1,5 minuty, to jeszcze zapytam o pewien, no, nazwijmy to incydent, ta torebeczka z białym proszkiem Bartłomieja Sienkiewicza, podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza. Z trybuny sejmowej pana kolega Michał Woś z Suwerennej Polski pytał o jego zdrowie, o stan zdrowia. No przecież to jest człowiek, który podejmuje ważne decyzje. To jest taka tabloidowa zagrywka, żeby jakoś przyciągnąć uwagę? Czy jest jakiś problem ze zdrowiem pana Bartłomieja Sienkiewicza? Przypominam sobie pewną wieczorną debatę w Sejmie w poprzedniej kadencji, kiedy rzeczywiście też został nagrany wówczas, gdzie były pewne komentarze, wątpliwości. Pan minister Sienkiewicz, nie wiem, pewnie pan redaktor pamięta taką sytuację, zaistniała ona też z tego czasu, więc na pewno tutaj pan minister Sienkiewicz ma się czego obawiać. Te paragrafy, o których mówiliśmy, to są poważne zarzuty i żadna władza nie jest wieczna, więc te sprawy trwają, dokonywane są przeszukania w Ministerstwie Kultury, poszli tak daleko, że odpowiedzialności na pewno... To wszystko w przyszłości, no ale na razie mamy torebeczkę, małą plastikową torebeczkę z białym proszkiem, o co tu chodzi? Więc być może tego typu rzeczywiście wydarzenia wpływają na zdrowie pana ministra. Nie wykluczam, że tutaj mogą być różnego rodzaju obawy pana ministra, które rzeczywiście są związane z tym. No ja rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której nie możemy, a pan nie może powiedzieć za dużo, więc mrugamy okiem do naszych widzów, niech sami sobie te zdjęcia obejrzą, pokazujemy je również w telewizji. Stres pana ministra być może tutaj ma. Wszyscy się stresują, panie ministrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gość wieczornego podsumowania dnia telewizji w Polsce.pl Marcin Warchoł, były wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję. Kłaniam się. Za wizytę, a my za chwileczkę wracamy z kolejnymi informacjami. Zostańcie państwo z nami. Marcin Wikło, witam po przerwie. To jest wieczorne podsumowanie dnia w Centrum Wydarzeń, telewizja w Polsce.pl.
Proszę, niech państwo zobaczą, jak to się wszystko łączy i przenika w polityce. Niby mówimy o Adamie Bodnarze i próba jego odwołania, wniosek o wotum nieufności złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. To jest temat dnia, ale czyż on nie łączy się z tematem pierwszych więźniów politycznych Donalda Tuska? Zachęcam do przejrzenia, do czytania tygodnika Sieci, albo też do wyjęcia z tego tygodnika Sieci takiego oto plakatu. Polska jest z wami. Tutaj mówimy o Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim, pierwszych więźniach politycznych RP. Będziemy o nich rozmawiać także ze Stanisławem Żarynem, doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z którym łączymy się teraz przez Skype'a. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry. To powiedzmy jeszcze naszym widzom, że Stanisław Żaryn jest także byłym zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych i bliskim współpracownikiem ministrów Wąsika i Kamińskiego, a teraz współtwórcą Komitetu Obrony Więźniów Politycznych. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, to jest tak, dziś dużo się działo w Sejmie, dużo się działo w polityce i jak z posłem Warchołem teraz mówiliśmy, temat Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest w zasadzie w każdym elemencie polityki. Od choćby dzisiaj podczas przesłuchania na komisji śledczej dotyczącej wyborów korespondencyjnych, były poseł Michał Wypij postanowił zaatakować Mariusza Kamińskiego i stwierdził, że było przygotowywane jakieś pouczenie, nie wiem, a może nawet aresztowanie posłów Porozumienia Jarosława Gowina, którzy nie chcieli się wówczas podporządkować. Skąd takie ataki, skąd taka linia obrony? Ja mam wrażenie, że teraz dużo środowisk związanych z Platformą Obywatelską i obecnym rządem będzie wykorzystywało to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mogą mówić, nie mogą zabierać głosu w debacie publicznej i będą szerzyli różnego rodzaju insynuacje. Dla mnie ta sprawa jest takim dowodem pewnej nikczemności. Otóż ludzie, którzy siedzą w więzieniu z uwagi na obstrukcję ministra Bodnara, są atakowani i są oczerniani przez jego kolegów rządowo-parlamentarnych, polityków z tego samego obozu. To jest rzeczywiście sytuacja, która budzi sprzeciw i jest po prostu oburzająca. Wypuśćcie ich z więzienia, oni wtedy pokażą wam, gdzie się mylicie, a nam wszystkim pokażą, gdzie tu są kłamstwa. Panie ministrze, pan powiedział obstrukcja ministra Bodnara, bo rzeczywiście dokumenty opiniujące wniosek prezydenta o wszczęcie procedury ułaskawieniowej, to jest kwestia uznaniowa, prawda? Pan minister Bodnar, prokurator generalny, może je wysłać natychmiast i wtedy też jakby doprowadzić do końca tą procedurę, a może też przychylić się do prośby pana prezydenta i zwolnić ministrów z odbywania kary. Może, ale nie chce. Na to wygląda, prawda? No tutaj rzeczywiście decydentem minister Bodnar nie jest. O to nie od niego zależy ostateczna decyzja w tej sprawie. Od niego zależy tempo tej decyzji i widać wyraźnie, że on stosuje pewnego rodzaju obstrukcję. A ja przypomnę, że wtedy, kiedy trzeba było wygasić nielegalnie, moim zdaniem, mandaty ministrowi Kamińskiemu i Wąsikowi, on się bardzo spieszył. Nie poczekał nawet na wymagane procedurą wpisanie do Krajowego Rejestru Karnego informacji o tym rzekomym wyroku apelacyjnym, który zapadł w grudniu, i bez tego wymogu chciał działać, chciał, by ministrowie przestali być posłami. A teraz dziwna obstrukcja, wielkie formalizmy, przewertowanie wszystkich tomów akt, no to wygląda jak klasyczna polityka zamiast działanie zgodne z interesem państwa polskiego. Pytałem też o to mojego poprzedniego gościa, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jak można być tak sprzecznym wewnętrznie człowiekiem? Przecież to były rzecznik praw obywatelskich, człowiek, który za takimi przypadkami się zazwyczaj ujmował. No a teraz tej wrażliwości jakoś brakuje. W sprawie ministra Kamińskiego i ministra Wąsika wszystko jest postawione na głowie. Czytałem bardzo ciekawy tekst redaktora Marka Pyzy na portalu wpolityce.pl u państwa, który pokazuje, że te zarzuty, które ostatecznie w tak zwanym procesie apelacyjnym się ostały przeciwko ministrom, zostały ocenione w sposób bardzo drakoński, szczególnie biorąc pod uwagę praktykę sądów w podobnych sprawach. Mamy do czynienia ewidentnie z elementem pewnej polityczno-sądowej zemsty i tutaj nic się nie dzieje tak, jak powinno. A rzecznik praw obywatelskich, były rzecznik praw obywatelskich, mam wrażenie, że jest tutaj po prostu narzędziem, instrumentem w rękach Donalda Tuska, który ma w tej sprawie swój osobisty interes i chce
ukarać ministra Kamińskiego, ministra Wąsika za chociażby wykrycie afery hazardowej w 2009 roku. No tak, w zasadzie od tego pretekstu do odwołania pana ministra Kamińskiego z funkcji szefa CBA się wszystko zaczęło. Panie ministrze, my teraz jakby oglądaliśmy dzisiaj w Sejmie te takie puste miejsca, również dzisiaj w Sejmie te puste miejsca, te takie plakaty solidarni z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Powstał Komitet Obrony Więźniów Politycznych. I teraz takie pytanie, które zadaję w zasadzie tu wszystkim moim rozmówcom, czy więzień polityczny to jest adekwatne stwierdzenie na to, kim oni w tej chwili są? W naszej ocenie tak. W naszej ocenie mówimy o ludziach, którzy nie mieli szansy na uczciwy proces, nie mieli szansy na uczciwość, jeżeli chodzi również o osąd medialny, o kampanię nienawiści, która się do dzisiaj przecież toczy przeciwko nim. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy skutecznie wykryli przestępstwo korupcyjne, układ korupcyjny, a zostali za to ukarani sądem i w tej chwili więzieniem. A co więcej, ja przypomnę, że w innym procesie, procesie dwóch podejrzanych, którzy zostali przy aferze gruntowej zatrzymani, czyli mówię o Piotrze Rybie i Andrzeju K., mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnymi tańcami sądu. Pierwszy wyrok został uchylony w apelacji, drugi wyrok został uchylony w apelacji, trzeciego procesu nie ma, bo jeden z oskarżonych uciekł za granicę i w tej chwili też szerzy różne insynuacje pod adresem ministra Kamińskiego i Wąsika. Panie ministrze, patrzymy teraz na zdjęcia. Ja się tak trochę uśmiecham, bo przed chwileczką widzieliśmy Romana Giertycha, który spokojnie spaceruje po Sejmie. Włodzimierz Karpiński to jest człowiek, który w tej chwili jest w europarlamencie, wyszedł z aresztu, no bo objął ten mandat. Jest Stanisław Gawłowski, jest mnóstwo innych takich polityków, do których nikt się nie spieszy jakoś, żeby po nich sięgnąć, a ludzie, którzy walczyli właśnie z takimi personami, teraz siedzą w więzieniu. Czy o tym też się rozmawia podczas tych manifestacji przed więzieniami w Radomiu i w Przytułach Starych? Już tak troszkę przechodzę do tego, co dzieje się co wieczór w tych dwóch miejscach. Tak, oczywiście. Ludzie, którzy tam się gromadzą, z jednej strony chcą dać wyraz pewnej solidarności wobec uwięzionych, ale to są również ludzie, którzy są autentycznie przejęci, zaniepokojeni tym, co się dzieje w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym. I rzeczywiście wspominamy tam również o tym, że osoby, które usłyszały zarzuty dotyczące korupcji, dotyczące innych oszustw, są objęte parasolem ochronnym, są objęte w tej chwili też rodzajem państwowego parasola ochronnego. Natomiast ci, którzy tropili korupcję, którzy próbowali sięgać po bardzo wysokie środowiska i tam rozliczać ludzi odpowiedzialnych za korupcję, siedzą w więzieniach. No to jest taki symbol bardzo złej zmiany, która zachodzi w tej chwili w Polsce. Stanisław Żaryn, były zastępca ministra, koordynatora służb specjalnych, bliski współpracownik ministrów Wąsika i Kamińskiego. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni państwo, no tak, temat tych pierwszych więźniów politycznych Donalda Tuska, przypomnę, piszemy o tym również w tygodniku sieci i codziennie wielokrotnie na portalu w polityce.pl. To jest coś, co wracać będzie, bo musi. A w Przytułach Starych i w Radomiu codziennie, co wieczór spotykają się różne osoby, między innymi są tam małżonki posłów Kamińskiego i Wąsika. Popatrzmy. Jesteśmy w Przytułach Starych. Kolejny dzień u mojego męża Macieja Wąsika. Cieszymy się, że nie jesteśmy sami. Dzisiaj razem z nami była Zofia Romaszewska, Jan Krzysztof Kelus, wiele, wiele parlamentarzystów i ludzi dobrej woli, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje z moim mężem Maciejem Wąsikiem i Maciejem Kamińskim. Maciej Wąsik! Maciej Wąsik! Nie ma dobrej woli ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby uwolnić naszych mężów na czas trwania procedury łaskawieniowej. Takie informacje do nas dotarły. Jedyne, o co teraz możemy apelować, to jest o jak najszybsze przekazanie dokumentów w sprawy prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Nie wiemy, kiedy to się stanie, nie wiemy, ile będziemy czekać. 2, 7, 14, 20 dni? Nasi mężowie kontynuują protest głodowy. Protest głodowy jest sprzeciwem wobec wyroku, jaki zapadł, wobec procesu, wobec sytuacji, że w ogóle muszą znajdować się w więzieniu. Szanowni państwo, zostawienie naszych mężów w więzieniu i nieprzekazanie akt panu prezydentowi należy traktować jako represje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest to tak naprawdę zemsta polityczna, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
No tak to wygląda w przytułach starych. Codziennie, co wieczór, ale również przed aresztem w Radomiu spotykają się osoby. To są rodziny, to są przyjaciele, to są również politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli klubowi koledzy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, no bo ciągle my będziemy jednak utrzymywali, że to są posłowie i ich mandaty nie zostały wygaszone, a jeżeli zostały, to stało się to zupełnie bezprawnie. Mamy teraz połączenie z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem. Witam serdecznie, panie pośle. Pan właśnie wraca z Radomia, jak rozumiem, spod aresztu. Dobry wieczór. Tak naprawdę to zostałem, bo wiec niedawno się skończył, zostałem pod aresztem w swoim samochodzie. Tak naprawdę no, jestem mieszkańcem Radomia, więc mi by było łatwiej tutaj przybyć. Będę jutro i pojutrze, tak się umówiliśmy, ale dzisiaj pod aresztem w Radomiu byli koledzy posłowie, czy koledzy i koleżanki z Kielc, a był także europoseł z województwa podkarpackiego. W związku z tym coraz więcej osób z różnych części Polski zjawia się pod tym. Panie pośle, bo ja rozmawiałem ostatnio z jednym ze współpracowników panów ministrów i zwrócił mi uwagę na to, że w tych manifestacjach jest coś podobnego do tych organizowanych przez Ligę Republikańską, kiedyś przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest pewna świadomość tego momentu historycznego i pewna niezgoda na to, co się dzieje. Roman Wąsik, przed chwilą słyszeliśmy, żona Macieja Wąsika mówiła, ci ludzie przychodzą dlatego, że nie zgadzają się z tym bezprawiem, które w Polsce się dzieje. Jaka jest atmosfera, jakby pan to opisał? Tak, dokładnie właśnie taka. No ludzie przychodzą z biało-czerwonymi flagami. Tak naprawdę ludzie, którzy być może w życiu politycznym do tej pory niespecjalnie uczestniczyli, ale są rzeczywiście autentycznie zbulwersowani, że dwaj politycy, ministrowie, przez lata posłowie, którzy walczyli z korupcją, walczyli o wolną Polskę, nagle bezprawnie znaleźli się w więzieniu i głodują, żeby pokazać także, że są osobami niewinnymi. Bo przecież w polskich więzieniach no, przebywają tysiące ludzi. Bardzo rzadko zdarzają się strajki głodowe. To ludzie, którzy doskonale wiedzą, że są absolutnie niewinni, są absolutnie czyści, a muszą przebywać poza murami więzienia, najczęściej decydują się na taki właśnie ostateczny protest. I tak jest w tym przypadku. Rzeczywiście ci ludzie zapowiadają, że będą tutaj codziennie, że będą protestowali, będą się upominali do momentu, aż władza zdecyduje się niewinnych ludzi z tego więzienia wypuścić. Panie pośle, ja mam wrażenie, że tak, no to, że pojawiacie się tam panowie, państwo politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli koledzy klubowi posłów Wąsika i Kamińskiego, to jest zrozumiałe. To, że są tam rodziny i przyjaciele, to jest oczywiste. Ale pan mówi, przyjeżdżają różne osoby, oczywiście na swój koszt, oczywiście dlatego, że chcą, a to nie jest bardzo przyjemna wyprawa. O tej porze jest już mroźno, jest zima, to jest jakieś ustronne miejsce na obrzeżach Radomia, więc naprawdę potrzeba dużej determinacji, żeby tam się pojawić. Tak, to prawda. Przyjeżdżają ludzie tutaj, jak przygotowywałem się do połączenia z państwem, to zapukali do mojego samochodu ludzie z Lublina, z Uniwersytetu Lubelskiego, i to wykładowcy. Wykładowcy, którzy poczuli, że powinni tutaj się zjawić pod tym więzieniem, żeby dać świadectwo. Był dzisiaj, zabrał pięknie głos pan redaktor Piotr Semka, przypominając czasy swojej młodości i wspólne działania z Mariuszem Kamińskim. Wtedy w obronie niepodległości, w walce o wolność. Naprawdę to są wzruszające momenty. Bardzo dziękuję, panie pośle, za tą rozmowę i dziękuję za to, że trwacie przy swoich kolegach, przy tych bardzo ważnych postaciach dla polskiego życia publicznego, które ostatnio mamy wszyscy chyba takie wrażenie, bardzo się zepsuło. Dziękuję serdecznie za to połączenie, tak, panie pośle. Panie redaktorze, należy właśnie to podkreślić, że ludzie, którzy dużą część swojego dorosłego życia przeznaczyli najpierw na walkę o wolność, a później na walkę z korupcją, mając gigantyczne sukcesy, byłem w Parlamencie Europejskim i Polska była zawsze w czołówce
krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie korupcji. To jest zasługa Kamińskiego i Wąsika. I oni znajdują się w tej chwili w więzieniu, trzymani przez ludzi, przez ministrów, którzy sami mają niesamowite rzeczy na sumieniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle, bardzo dziękuję. Rzeczywiście wszyscy mamy takie poczucie. Zbigniew Kuźmiuk spod aresztu w Radomiu, a my w podsumowaniu wieczornym telewizji w Polsce.pl za chwileczkę wracamy z kolejnymi tematami. Marcin Wiku, witam po przerwie. To jest polityczne podsumowanie dnia w telewizji w Polsce.pl. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Jeżeli coś się dzieje w tym momencie, to też oczywiście na to reagujemy. Ze mną pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie pośle, no i informacja sprzed dosłownie godzinki niecałej. Mamy potwierdzenie z Komisji Europejskiej. Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych. 76 miliardów euro na realizację programów do 2027 roku, napisała pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak to się stało, że nagle nie jest kwestią praworządność w Polsce? No przede wszystkim chcę powiedzieć, że to nie pierwszy polityk polski, który uważa, że coś załatwił w Unii Europejskiej, bo mieliśmy już i prezydenta, mieliśmy przez ministra Wersenka, mieliśmy wreszcie Mateusza Morawieckiego, no i samą Ursulę von der Leyen, która przyjeżdżała do Polski i mówiła, że okej, ruszamy, mamy już środki. Ale jak to rozumiesz, bo tam no to jest jeszcze oczywiście za mało informacji, no ale że z praworządnością, że jest wszystko w porządku, kiedy to się stało, tak pstryk i nagle ten... Wczoraj na dzisiaj, mniej więcej tak by trzeba było to określić, że wczoraj było niepraworządnie, a teraz jest praworządnie. Być może chodziło mu o to, że omijanie czy też niezauważanie polskiej konstytucji leży na sercu Unii Europejskiej, bowiem jakby nie powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo unijne nie jest najważniejszym prawem w Polsce, że to właśnie jest Trybunał Konstytucyjny i Konstytucja. Więc być może to omijanie, takie wrażenie na panu Reynoldsie zrobiło takie kolosalne wrażenie. Natomiast panie redaktorze, no możemy sobie żartować, no ale to jest towarzystwo, to jest ta informacja podana, to jest towarzystwo wzajemnej adoracji. To jest towarzystwo, które głównym i tutaj pragnę zauważyć szczerość do pana Millera, który powiedział, że głównym kamieniem milowym było obalenie rządu. I za to trzeba premiera Millera docenić. Tak, tak. Tak. No, oczywiście. No i za to Millera, bo albo mu się wymskło, albo, nie, to albo to prawdę za, powiedział. Za bardzo szczwany lis taki doświadczony polityk, żeby mu się coś wymskło. On po prostu chyba naprawdę tak uważa i doczekał do tego momentu, kiedy może to powiedzieć. Panie pośle, a propos tej praworządności. Dziś Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności dla pana prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Kiedy wydawał swoje pierwsze decyzje, takie tam delikatne, żeby sądzić w ten czy inny sposób, i czy właśnie o prymacie prawa unijnego nad krajowym, to nam się wydawało, że to jest o jejku, jakie nie wiadomo, jakie przekroczenie uprawnień. A dalej to co, lawina? No, ja się obawiam tylko tego, że Tusk, który mówił o tym, że oni będą robili wszystko zgodnie z prawem, ale tak jak je rozumieją, to prawo, to może oznaczać bardzo wiele. To było otwarcie pewnego rodzaju precedensów, ilości precedensów, których w najśmielszych nawet, że tak powiem, planach nikt nie przewidywał, że można po prostu zwyczajnie omijać. Sejm w ogóle nie pracuje, jak pan zauważył. Uchwałokracja się zrobiła. Po prostu nie ma ustawodawstwa, nie ma Sejmu. My się tam zajmujemy, zamiast chyba prokuratury, jakimiś komisjami. Giertych w Sejmie powołuje jakiś komitet rewolucyjny, który będzie może jakiś szafot postawią na terenie Sejmu. No, grom go jasny wie, co oni kombinują. Natomiast powiem państwu, że to bardzo niebezpiecznie wygląda na argumenty prawne, które są oczywiste, literalnie oczywiste. To oni mówią, że oni tego nie uznają, że oni to inaczej czytają. No i wystarczy, my tak rozumiemy i co my tak rozumiemy i koniec. Tak? No i teraz niech pan zobaczy, jak Prawo i Sprawiedliwość działa. Otóż oni legalnie wniosek składają o wotum nieufności dla pana ministra Bodnara.
A przecież można by nie uznać takiego wotum nieufności, tylko mu nie wpuścić go do Sejmu i jeszcze go poszturchać, tak jak on szturchał ludzi w telewizjach. Można tak zrobić? No można. No zgodnie, skoro jest taka moda, to być może trzeba będzie reagować adekwatnie, po rosyjsku mówiąc. A więc kto mieczem walczy, od miecza ginie. Kto... A to jest tak, że no, wiadomo, że tego odwołania nie będzie, bo większość sejmowa jest dosyć stabilna, ale będzie dyskusja na ten temat i to się chyba Polakom należy, szczególnie w obliczu tej pacyfikacji telewizji polskiej, gdzie już teraz wszystkie duże media mówią jednym głosem. No tak, ale dzięki roztropności Prawa i Sprawiedliwości tylko jeden głos będzie zabierany w tej kwestii i pewnie Kukiz 15 również się wypowie, bo wtedy, kiedy mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość powinno przynajmniej 3 kluby mieć, przynajmniej 3 kluby, po to, żeby właśnie w takich sytuacjach mówić 3 razy 15, czy tam 3 razy 5 minut, a potem wychodzi premier Tusk, który nie ma limitu, i opowiada różne dyrdy małe, że po prostu aż się, że tak powiem, wszystko w kieszeni przewraca, bo się okazuje, że Sienkiewicz, no, dziewica orlańska, tak jak ja to mówiłem z trybuny, no człowiek po prostu, no wszelkich cnót, który się zjawił wczoraj jako ten wojownik o tą Polskę, który walczy, i tutaj nie wiem, jak na to reagować, ale media narodowe spowodowały, wręcz powiedział to, śmierć 2 osób i to trzeba przerwać, bo więcej takich przypadków może być. Panie pośle, jak dobrze, że pan wywołał podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza. Mamy, no ja to nazywam incydentem, ale przecież to już się nazywa afera woreczkowa czy coś tam. Biały woreczek, znaczy woreczek przezroczysty z białym proszkiem wyciągnięty z marynarki pana podpułkownika Sienkiewicza. W tym temacie mówił na sali plenarnej Sejmu pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. Posłuchajmy. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj Platformę X obiegło szokujące nagranie. Szokujące nagranie, na którym widać, jak pan podpułkownik Sienkiewicz, pan minister kultury, dziedzictwa narodowego, wyjmuje jakiś woreczek z białym proszkiem, i w związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań także na Platformie X. Co było? Jaka jest zawartość tego woreczka? Drodzy państwo, no, mamy do czynienia z ministrem kultury, dziedzictwa narodowego. Mamy do czynienia z człowiekiem, wobec którego już pojawiały się przecież w styczniu 2022 roku w mediach mnóstwo pytań co do jego stanu tu na sali sejmowej. On podejmuje te kluczowe decyzje związane z zamachem na media. On podejmuje te kluczowe decyzje związane z łamaniem prawa. W związku z tym warto i trzeba zadać publicznie to pytanie wobec konstytucyjnego ministra. Co było w tym woreczku? Punkt pierwszy. I punkt drugi, wzorem dobrych tradycji, dobrych demokracji, chociażby w Stanach Zjednoczonych, tam prezydenci przecież ujawniają wyniki badań. W związku z tym, panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań. Wyniki badań krwi na zawartość, na pana stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, szokującym nagraniem i z tymi pytaniami, które na Platformie X się pojawiły. To także jest kwestia bezpieczeństwa państwa w związku z tym wszystkim, co pan od miesiąca w rządzie Tuska wyrabia. Dziękuję bardzo. Panie pośle, dlaczego ta prawica tak ciągle na poważnie? No ma człowiek biały proszek, może go można kupić w sklepie z białymi proszkami, każdym przy okazji, a tu jakieś domysły, insynuacje. Czy to naprawdę jest poważna sprawa? O tyle poważna, że jeżeli te podejrzenia dzisiaj w takiej fazie niedomówienia będące miałyby rację bytu, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z niepoczytalnością, i tutaj być może to może być problemem. A czego by pan oczekiwał po ministrze Sienkiewiczu? No, on sobie żartuje, czy drwi z tego, natomiast jak nieodpowiedzialnym człowiekiem trzeba być, czy w ogóle nieroztropnym, żeby nawet... No bo co to za proszek może być? Witamina C sproszkowana? No co to może być? No to co, słodzik? No jesteśmy w takim momencie niedomówień. Wszyscy o tym mówią, rozmawiają, zastanawiają się. Tam rzeczywiście są kpiny po drugiej stronie. Ale ja proponuję, posłuchajmy wypowiedzi Pawła Kukiza, który był gościem dzisiaj w telewizji w Polsce.pl i całkiem poważnie traktuje tę sprawę. Od zawsze, od właściwie poprzedniej, od pierwszej kadencji mojej, czy kadencji w Sejmie, od aktywnej polityki, zwracałem uwagę na to, że w Sejmie powinny być wprowadzone alkomaty i testery do sprawdzania ewentualnej obecności środków odurzających w organizmie polityków. Oni tworzą prawo, to są rzeczy bardzo ważne, to są sprawy bardzo ważne, które decydują o losach państwa, a niejednokrotnie zdarza
zdarzało się, że no wyraźnie się czuje od niektórych parlamentarzystów, no alkohol to jest norma, natomiast ja też, mając doświadczenia obserwacyjne, że tak powiem, ze sceny rockowej, widzę, powiem szczerze, ze wszystkich opcji politycznych osoby, które chętnie by z jakimś białym woreczkiem się weszły w biały woreczek. Z Pawłem Kukizem dziś rano rozmawiał Tadeusz Płużański. No Paweł Kukiz nie wytrzymał tej powagi jakby do końca, bo rzeczywiście jesteśmy w takim dziwnym zawieszeniu. No, te osoby, które siedziały obok pana podpułkownika Sienkiewicza, w zasadzie nie reagują, tak jakby to było zupełnie normalne. Ale czy to należy traktować jako jakieś wybryki, czy to należy traktować jako, no nie wiem, właśnie pan mówi, niepoczytalność człowieka, który jest przy władzy i podejmuje bardzo poważne, ryzykowne decyzje? I dodaje sobie odwagi w ten sposób. No być może. No, a Sejm naprawdę jest takim miejscem, gdzie czuć alkohol na każdym kroku? No powiem tak, że z Pawłem rozmawiamy czasami na te tematy i on mówi, że on ma takie doświadczenie właśnie ze sceny rockowej, że on w stanie rozpoznać nawet. Mówi, to nie trzeba, żebym ja wiedział. Wystarczy, że w oczy spojrzę, już wszystko wiem. Natomiast moim zdaniem my powinniśmy zająć się pracą merytoryczną. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wybitną postacią, która albo krokiem, akurat tu jestem specjalistą, tanecznym wchodzi, i ja z daleka jestem w stanie rozpoznać, i absolutnie definiowałem to jako stan, jak to mówił Himmelsbach, bajecznej sceny. A powiem państwu, że to jest bardzo nieprzyjemne, dlatego że kiedyś ten Sejm, ja to zwracam uwagę na zupełnie co innego, no, że ja jestem w 10. kadencji posłem i ja po prostu nie poznaję Sejmu. No, nie poznaję z tego powodu, że Sejm w ogóle nie pracuje. Że tak naprawdę na komisjach zajmujemy się jakimiś dyrdemałami, kto będzie przewodniczącym, kto będzie wiceprzewodniczącym, kto, no kogo wyrzucić, kogo przyjąć. No tak, ale to cały czas się wałkuje, my ciągle zmieniamy składy komisji. To jest tak, że my sobie o komisjach, teraz będziemy dyskutowali na temat komisji do spraw Pegasusa, ponieważ części członków komisji nie podobała się druga część komisji. A to też taka polska przypadłość ostatnio. No, ale, wie, pan, tak, ale zwróćmy na to uwagę, bo to jest znamienne dla władzy Tuska. Sędzia nie uznaje sędziego, sąd nie uznaje sądu, poseł posła. Proszę państwa, teraz pytanie, co z policją? Czy policja policję będzie uznawała? Służby i tak dalej. Tak, bo nie uznaje się już posłów, tak? Ty jeden ktoś jest posłem, ktoś nie jest posłem. Na przykład ja mam problem generalnie, ponieważ my mamy koło, jedyne koło w parlamencie, Kukiz 15, i nas po prostu sekują, nas jakby nie było. No więc ja sugerowałem, człowieku, odbierz nam mandaty, jak i to u ciebie, to żaden problem przecież, prawda? Skoro ci przeszkadzamy we wszystkim, bo w prezydium nie możemy być, nie możemy. Możemy być na konwencie seniorów, nie możemy brać udziału w komisjach, skraca nam się nasze wypowiedzi do jednej na przykład, mimo że nas jest trzech, i tak dalej, i tak dalej. No bardzo mi się to wszystko nie podoba. To nie jest demokracja. Ja jestem przyzwyczajony w 8. kadencji do innych standardów po prostu. Panie, ja nie przypomnę, wie pan, ja byłem przez 2 lata niezrzeszonym posłem. Mi nigdy nikt nie zabronił występowania. A ja nie byłem ani w kole, ani w klubie, nic, byłem jedynym niezależnym posłem wtedy. To się działo w tym pisowskim reżimie. W tym reżimie pisowskim. Panie pośle, a ten Sejm bez Mariusza Kamińskiego i bez Macieja Wąsika to jest w ogóle takie pełnoprawne ciało? Można na przykład o budżecie rozmawiać i głosować budżet w tym składzie? No wie pan, ale jak się z psycholami rozmawia, no to jak odpowiadać na takie pytania? No bo skoro to jest tak, że nie uznają jednej izby Sądu Najwyższego, mówię o Izbie Kontroli, i mówią, że to nie jest sąd. To nie jest sąd. Bo dlatego, tak, że ktoś tam, gdzieś tam trybunał jakiś powiedział, że to nie jest sąd. No dobrze, ale ten sąd orzekł, że wybory zostały prawidłowo przeprowadzone, choć ja mam z tym wielkie wątpliwości, ponieważ ten sąd właśnie nie rozstrzygał, czy też nie podjął się rozstrzygnięcia prawidłowości przeprowadzenia przez PKW wyborów, mając prokuratury dowody na to, że wybory zostały nieprawidłowo przeprowadzone. I to mnie strasznie boli, bo tylko i wyłącznie 700 tysięcy zdecydowało o większości tychże jegomości. I powiem państwu, że ten sam sąd, który jest nieuznawany, uznaje ważność wyborów i jest wszystko w porządku. Mało tego, jak ten sam sąd
podjął wyrok, że należy się Hołowni dotacja wynikająca, subwencja wyborcza, to jest wszystko w porządku. Ale jak już na temat Wąsika zadecydował ten sąd, to już nie jest w porządku. Panie pośle, mam wrażenie, że tych tematów będzie przybywało i będziemy się często tutaj spotykać i sobie takie wieczorne rozmowy. No to będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o rzeczach, które są dla Polski też ważne i takie budujące. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję serdecznie. W telewizji w Polsce. Szanowni państwo, za chwilę najważniejsze fragmenty dzisiejszego wywiadu Jacka Karnowskiego i Wojciecha Biedronia z prezes Trybunału Konstytucyjnego panią Julią Przyrębską, a potem no to już tylko polityka na deser. Nie zostawajcie bez telewizji w Polsce.pl. Marcin Wikło, do zobaczenia.